ciekawy materiał przygotował właśnie pan doktor Artur Zięba i bardzo proszę o przedstawienie tego materiału, a tym bardziej, że cenniejszy będzie w tym, że można będzie do tego powracać właśnie dzięki właśnie nagraniu pana dyrektora z Radia Plus Legnica i też tutaj pan Władysław z naszego stowarzyszenia też rejestruje, a zatem na stronie internetowej radia, na stronie internetowej naszego stowarzyszenia będzie można do tych materiałów poradzić. A przecież tak już przedstawiamy. Na samym początku mojego wykładu chciałem serdecznie podziękować księdzu Majewskiemu za zaproszenie, za zaufanie. Jeśli dostałem tę propozycję, poczułem przypadek niewielkie wyróżnienie, że mogę tu być. Wielka się to sprawiło i mam nadzieję. Dla mnie też jest taki pierwszy poważny występ. W związku z tym też proszę o takie zrozumienie i dociągnięcie. Dostałem zadanie, aby opowiedzieć o Humanae Vitae. Według wielu, także według mnie osobiście, jest to jedna z najważniejszych encyklik napisanych po wojnie. To jest encyklika, która w jakiś opatrznościowy sposób przygotowała nas na to, co teraz się dzieje. I w kontekście propozycją drogi ku pełni rozwoju osoby ludzkiej. Czy zawarte treści, jak one pokazują, jak w takim kierunku powinien się rozwijać. I oczywiście, tak jak lekarz, i to lekarz wierzący, oprę się znowu na tych dwóch filarach poznania prawdy, na objawieniu Bożym i na rozumie. Pierwsze pytanie, czy lekarz w ogóle może o tym opowiadać? Są takie zarzuty, że lekarz może mówić o komórkach, o wątrobach, o procesach patofizjologicznych, o profilaktyce, a szerzej tematy o człowieku nie może. Otóż może. Takie pozwolenie dał mi jeden z najbardziej znanych profesorów, Jan Tatoń, bardzo uznany internista, lekarz diabetolog, który napisał wiele podręczników, między innymi bardzo ciekawą książkę, tytuł tej książki Filozofia w medycynie. I powiedział on, że naukę można podzielić na taką, która zajmuje się tylko naturą, a więc zjawiskami powstającymi i przebiegającymi niezależnie od woli człowieka. Tylko obrabiamy naturę. Druga część zawodów i nauki zajmuje się kulturą, czyli zjawiskami i wydarzeniami, które tworzy człowiek, na przykład historia, dziennikarstwo, filologia. I teraz, gdzie jest medycyna w takim ujęciu nauka? Okazuje się, że i w jednej, i w drugiej części. Jedną nogą medycyna tkwi mocno w biologii, w naukach biologicznych, i drugą nogą bardzo mocno tkwi w naukach związanych z kulturą. I napisał takie piękne zdanie. Badania z zakresu biologii człowieka, metodologia i technika rozpoznawania patofizjologicznych zaburzeń i wyodrębnionych chorób oraz ingerencja w procesy życiowe człowieka muszą jednak być podporządkowane uniwersalnym ludzkim wartościom i pozostawać w zgodzie z niezbywalnym prawem jednostki jako osoby. Czyli cała nasza działalność, obrabianie natury, musi być w zgodzie z ogólnymi, najbardziej fundamentalnymi prawami człowieka. I tak ja podchodzę do medycyny i uważam, że to jest najbardziej słuszne, że nie można jej zawężać tylko do biologii. Absolutnie nie. I encyklika Humanae Vitae oczywiście powstała w 1968 roku, napisał ją Paweł VI, ale wszyscy wiemy, że duży udział w powstaniu tej encykliki zawdzięczamy Karolowi Wojtyle i jego zespołowi teologów moralistów. Żeby podkreślić ważność tej encykliki, która dotyka fundamentów naszej wiary i naszego człowieczeństwa, ponieważ objawia Boga jako Ojca i objawia nas samym jako dzieci Pana Boga. I to są fundamenty. Dotykamy pierwszego przykazania dekalogu, dotykamy pierwszych słów credo, wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Żeby podkreślić ważność tej encykliki, można powiedzieć, że następny papież Jan Paweł II kontynuował dalej tą myśl i pojawiły się następne dokumenty, które mówią właśnie na ten temat. Familiaris Consortium, do którego też dzisiaj się odnoszę, list do rodzin, encyklika Evangelium Vitae, wszystko Jana Pawła II, instrukcja kongregacji doktryny wiary Donum Vitae, a jeszcze do tego dorzucimy Gaudium et Spes, dokument soborowy, to pokazuje, jak opatrznościowo wszystko było pokazane i te jakby tu dano środki zaradcze Kościołowi, ludziom, którzy kierują się rozumem i zdrowym rozsądkiem i wiarą, było wszystko przygotowane. I opierając się na objawieniu Bożym, tak już wspomniałem w poprzednim wykładzie, jesteśmy stworzeni jako mężczyzna i niewiasta, ale ja chciałem podkreślić jedną rzecz. Otrzymaliśmy od Boga życie,
jako wielki dar i zadanie, ale coś jeszcze otrzymaliśmy. Jako lekarz to właśnie zauważam. Otrzymaliśmy płodność. Czyli znowu tutaj powinniśmy nie tylko traktować życie jako dar i zadanie, ale także płodność otoczyć opieką i przyjąć jako dar i zadanie. I tutaj napisałem taki schemat, bo też przygotowuję kursy przedmałżeńskie, żebyśmy zrozumieli, kim jesteśmy. Znowu wszelkie spory teistów i ateistów obracają się najpierw wokół istnienia i nieistnienia Boga, ale z drugiej strony o człowieka się kłócimy. I oczywiście według wiary i rozumu człowiek ma duszę i ciało. Jest jakąś taką, ale jest jednością w tym wszystkim. To jest bardzo ważne podkreślenie, że mamy ciało, mamy duszę, ale jest to jakoś w tajemniczy sposób złączone i jest jakąś jedną jednością. Grzech to wszystko rozumie. I dla mnie to jest bardzo praktyczne, ponieważ jako lekarz zajmuję się stricte ciałem. I jeżeli przychodzi pacjent, mówi, ma bóle głowy, bóle brzucha, to zaczynamy zawsze od ciała. Jeżeli człowiek coś mu dolega, to przede wszystkim wykluczmy poważne organiczne powody. Nie szukajmy jakichś schizofrenii, hipochondrii, czy opętań, czy innych rzeczy. Najpierw sprawdźmy ciało. Nawet depresja może być czasem objawem guza mózgu, więc zawsze nas taka procedura. Jeżeli nawet czuję, że pacjent ma zaburzenia nerwicowe, to i tak mi obowiązuje rzetelne zbadanie tego pacjenta i pochwytanie go, że w ciele nic się nie dzieje. I to jest wszystko trudne. Ale jeszcze trudniejsza jest psychika, emocjonalność człowieka. Tu trzeba być dużo ostrożniejszym, dużo mniej o niej wiemy. Dopiero od Freuda zaczyna się rozwijać psychologia. Powstaje wiele teorii, zupełnie nienaukowych, które bazują i potem są wnioski wyciągane. Tu trzeba być bardziej ostrożnym w stawianiu diagnozy. Stawia diagnozę psychiatra, a więc lekarz, ale leczy już psychoterapeuta, psycholog pomaga postawić diagnozę. Tu trzeba być ostrożniejszym i leczenie takiego pacjenta z zaburzeniami jest trudniejsze, dlatego że on wymaga od pacjenta większego zaangażowania i to dłużej trwa. I teraz przechodzimy do duszy i ona jest celowo tu napisana jako największa. Największa. Dlatego, że ma zasadnicze znaczenie. W jakim sensie stanowi o naszym człowieczeństwie. Gdybyśmy zatrzymali się tylko tu, niewiele byśmy byli różni od zwierząt. Mamy też duszę. I w duszy mamy narzędzia, rozum, czyli zdolność rozróżniania dobra i zła. I wolną wolę, to jest wolność wpisana w naszą duszę, którą dał nam Bóg. Nikt nam nie daje wolności, wolności otrzymaliśmy od Boga. Sumienie, wiara, bo większość rzeczy, komunikatów przyjmujemy na wiarę. Dlatego Jan Paweł II mówił, że w związku z tym, że tak musi być, jednak powinniśmy ufać komu, patrzeć komu my ufamy, a druga sprawa, jednak takie konferencje muszą się odbywać, żeby nasz mózg otrzymał tą sprawę rozumową i widział, że objawienie Boże niczym się z dobrym rozsądkiem, z wiedzą, z niczym się nie i służy naszemu dołu. Nie jest to żadna sprzeczność. Co jest zdrowiem duszy? To jest bardzo fundamentalne pytanie, czy w ogóle mamy ją zdrowe. I znowu, objawienie Boże mówi nam, że mamy chore dusze. Coś po tym, coś, wydarzył się jakiś wielki dramat na początku w raju i coś myśmy się popsuli, zdezintegrowali. Nie działamy jak trzeba. Rozum nazywa, to co słyszeliśmy na wykładzie księdza profesora Oko, rozum człowieka nazywa zło dobre. I wola za tym idzie, dochodzi do katastrofy. Co się stało? W związku z tym, jeżeli mamy chore dusze, widzimy to na co dzień, jak się wszyscy ranimy, wojny, cywilizacje, ideologie. Kiedy ma miłość Bożą w sobie, kiedy jakby cała ta dusza jest przepojona miłością do Boga, czyli przepełnia ją miłość. I ta miłość odwzajemniona, miłość, którą obdarza nas Pan Bóg, my też kochamy innych ludzi. Czyli zdrowiem człowieka jest miłować Boga. Całym sercem, całym umysłem, całym swoim siłami, wszystkim, a bliźniego swego jak siebie samego, a Pan Jezus jeszcze powiedział coś więcej, że miłować drugiego, jak ja was umiłowałem, czyli znowu podniósł poprzeczkę. W związku z tym tutaj o tym mówi święty Augustyn i mówi o tym Jan od Krzyża, że jeśli nie ma tej miłości Bożej, to jesteśmy chorzy na duszy i dlatego celowo tutaj jest taka wielka otwartość na Boga. Dlatego to nas stworzy, obdarza nas wszystkim największym darami, nas najbardziej kochanych, bardziej w świecie. Tutaj końcówki też mają znaczenie, bo tu się nie kończy człowiek. Człowiek jest relacyjny. Więc człowiek też nie tylko do Boga ma ogromną, dobrą relację, ale do drugiego człowieka. I to są fundamenty powstawania i funkcjonowania człowieka, jakie rozpoznajemy wiarą i rozumem. I mówi nam święty Paweł z Tarsu, że jesteśmy popsuci. List do Rzymian. Nieszczęsny ja człowiek. Chcę dobrze, robię źle. Jakaś we mnie słabość, jakaś wojna się we mnie toczy. To mnie uratuje.
i toczył duszę człowieka aż 6 bardzo ciężkich chorób. Ja oczywiście tak mówię językiem medycznym. Najgorsza choroba to pycha, ale jeszcze są inne choroby. Chciwość, nieczystość, zazdrość, niedokładnie w jedzeniu i piciu, gniew i niedolenistwo. Ona stoczył naszą duszę. Pan Bóg nas nie pozostawia samych. Sam, który jest wielką miłością, jest Bogiem i miłością, jakby też jednym Bogiem w Trójcy, który są osobami kochającymi się, wyciąga do nas rękę. Ale jaka to jest ręka? To jest ręka przybita gwoździami. To jest ręka, która Pan bierze całkowitą za nas odpowiedzialność i odpokutowuje nasze winy. I prosi nas, i mówi nas, tutaj mamy kolejny cytat, że mamy serce kamienne i On chce nam wyjąć. Po zmartwychwstaniu pierwsze słowa Pana Jezusa to były: daję Wam sakrament pokuty, daję sakrament pojednania, czyli rachunek sumienia, czyli jest potrzebna ta praca wewnętrzna. I mówi nam, że wyjmie nam serce kamienne i da nam serce z ciała, tchnie Was nowego ducha i sprawia, że będziecie żyć według mych nakazów. Zło, które się panoszy, wynika z kamiennego serca, które źle ustawia pracę rozumu, źle ustawia w związku z tym wolę i widzimy naokoło tragedię i wielkie nieszczęścia. W związku z tym mamy wziąć się do roboty z Jego pomocą przy udziale sakramentów Kościoła. I tutaj proste katechizmowe, wiara, nadzieja, miłość. I to, co chciałem tu zwrócić uwagę, co to jest nabyta, wyćwiczona i trwała. Nabyta, to mamy się tego nauczyć. Można powiedzieć, że w różnym stopniu, może już jej posiadamy, w mniejszym, większym, ale nigdy się z nimi nie rodzimy. Rodzimy się troszkę jednak popsuci. I musimy aktywnie przystąpić do roztropności. Ta konferencja nas tego uczy. Roztropności, namysłu nad działaniem. Bardzo podstawowa funkcja. Dalej, sprawiedliwość, czyli oddać każdej osobie to, co się należy. Chwały i miłość Panu Bogu, powiedzmy miłość swojej żony, czas dla dzieci, dobre leczenie pacjentów, pewne zaangażowanie minimalne dla drugiego. To jest sprawiedliwość, to wynika ze sprawiedliwości. Męstwo musi temu i oczywiście umiarkowanie, nic to nie ma umiaru. Ja mógłbym mówić cały dzień i to by wszystko zepsuło, więc też muszę się zatrzymać w pewnym momencie i powiedzieć dosyć, reszta należy do Państwa. I w związku z tym mamy tak się nauczyć żyć, mamy pewien zdać egzamin z miłości, abyśmy mogli trwale zachowywać prawo moralne. Oczywiście ta praca nasza musi być wsparta łaską, bo bez tego nie damy rady. I Kościół, nauczycielski urząd Kościoła stoi na straży tego prawa. To znaczy on został objawiony i najważniejsze prawo to jest to prawo miłości, które spowiedziałem. I są jeszcze inne prawa moralne i on stoi na straży jego przestrzegania. Pomaga, jest strażnikiem i tłumaczem. Nie może go zmienić. Mogą się ludzie obrażać, że tak Kościół głosi, bo głosi, bo tak dostał takie prawo od Pana Boga i będzie głosił do końca. I nic nie może zmienić z tego prawa. I prawo to dzieli się według Ewangelii na dwie części. Ewangeliczne, czyli to, co mówił Pan Jezus, głosił, dokładnie wyjaśniał. I prawo naturalne, czyli te prawa, które Bóg wpisał na naszą naturę, które też są objawem Jego woli, a w związku z tym one są konieczne, żeby je przestrzegać także, żeby otrzymać zbawienie. I dzisiaj przyjrzymy się prawom, właśnie tym naturalnym, dotyczącym ludzkiej prokreacji. Jak to jest z tą naszą ludzką prokreacją i jakimi prawami się ona rządzi? Co możemy powiedzieć o cyklu kobiecym? Oczywiście cykl kobiecy jest regulowany przez mózg, dokładnie przez pózburze. Tam jest taki ośrodek owulacji. Jest to system niezwykle skomplikowany. Neuropeptydy docierają do przysadki mózgowej. Przysadka mózgowa wydziela kolejne związki, które pobudzają do jajeczkowania jajniki i do zmiany doczesnowej endometrium. Tutaj widzimy, jak to jest bardzo skomplikowany system. To jest nie tylko ta oś cała, ale także różne związki w samym jajniku i w samej macicy, które także to miejscowo regulują. Żeby taki cykl powstał, to proszę Państwa, musi potrwać parę lat. Jak się u małej dziewczynki pojawia menarche, czyli pierwsza miesiączka, to musi potrwać aż 5-8 lat, żeby ten skomplikowany system, wspaniały, jakaś esencja biologiczna kobiecości, czyli owulacja, aby się mogła dokonać, to musi trwać wiele, wiele lat. Dlatego zbrodnią jest podawanie młodym nastolatkom hormonów, które mogą zaburzyć ten proces i może być wtórna miesiączka z tego powodu, brak miesiączki właśnie wtórny. I też ciekawostka, jeżeli przyjrzymy się w ogóle układowi rozrodczemu, to układ immunologiczny dróg rodnych kobiety rozwija się dopiero w 21 rokiem życia, co tłumaczy, dlaczego najwięcej chorób zakaźnych jest poniżej tego wieku i najwyżej jest po 12 latach. I oczywiście
tutaj odkrywamy te objawy płodności, objawy funkcjonowania prawidłowego cyklu odkrywamy za pomocą zwykłego samej obserwacji. Zwykłe badanie temperatury, badanie śluzu przed oddawaniem moczu i kału, czy też badanie szyjki, jeżeli ktoś tego chce i pragnie, możemy tutaj odczytać, że rodzi się jakiś cykl. Możemy obserwować te objawy płodności. I tu chciałem zwrócić uwagę na prawidłowy pierwszy dzień miesiączki, niskie temperatura, bo to są estrogeny, potem jest wyższa temperatura, tu działa progesteron, tu było jajeczkowanie w tej okolicy, tu mamy szyjkę macicy, która była na dole twarda zamknięta, tu się otwiera i znowu się zamyka. Widzimy, że możemy te objawy sami obserwować i one nie są trudne. To, co jest ciekawe, to wszystkie kultury, większość te, które znamy, starożytne, umiały to zrobić. Metoda Billingsa, to jest taka metoda obserwacji objawów śluzu, wymyślona przez dwóch australijską małżeństwo, właściwie lekarzy. Skąd oni na to wpadli? Obserwowali aborygenki, które badały sobie śluz. A w takim razie szyjka macicy była znana powszechnie w ludach Afryki. Czy one potrafiły ten rytm swój rozpoznać? I tutaj oczywiście mogą nam służyć też programy komputerowe. Możemy wprowadzać pewne dane i jest taki program CityLife. Możemy w internecie pewne rzeczy sprawdzać. Możemy sprawdzić rytm płodności za pomocą badania moczu, badania potu, śliny i pochwy, jeżeli ktoś ma jakieś trudności z tą obserwacją. Czyli mamy też zewnętrzne możliwości obserwacji. I jakie jest pierwsze prawo natury dotyczące rozrodczości? Pierwsze prawo natury mówi, że kobieta ma cykliczną płodność, czy cykliczną niepłodność. To znaczy nie jest płodna cały czas, a nawet można powiedzieć, że jest częściej niepłodna niż płodna. Mężczyzna jest płodny cały czas. Pan Bóg mógł to inaczej rozwiązać. I jak my obserwujemy różne gatunki zwierząt, możemy pokazać, że są inne rozwiązania. U człowieka tak Pan Bóg wymyślił, bo Pan Bóg stworzył coś dobre, a więc On myślał, że dla nas będzie to najlepsze. Widzimy, że mamy miesiączkę, potem mamy, tu jest pierwszy okres niepłodności, współżycie w tym okresie nie przyniesie poczęcia albo w bardzo minimalnym stopniu równym poziomowi antykoncepcji. Tu mamy płodne dni, tu współżycie oczywiście wiąże się z zajściem ciąży, ale nie zawsze. Jesteśmy w ogóle gatunkiem, patrząc na inne gatunki pod tym względem, o słabej płodności, To, co obserwujemy, nie jest najlepiej. Więc tylko 30 par w zajciech ciąży. Jeśli założymy, że 100 par współżyje w jednym cyklu w okresie płodności, a więc w najlepszym okresie, tylko 30 kobiet zajdzie w ciąży. I następnie mamy dni całkowitej niepłodności. Współżycie w tym okresie nie przyniosło, nigdy nie przyniesie żadnej możliwości poczęcia. Czyli widzimy, że zaczynamy w prosty sposób odkrywać pierwsze prawo płodności, że kobieta ma płodność cykliczną i że możemy to obserwować. I drugie prawo, które odkrywamy, a które wszyscy przeczuwamy. Jeżeli ktoś zaczyna mówić czy myśleć o rozpoczęciu życia płciowego, to o czym zawsze myśli? O dzieciach. I właśnie o to chodzi. My to czujemy, to gdzieś w nas jest, że akt płciowy zawiera w sobie dwa znaki. Pan Bóg znowu to złączył, że z jednej strony jest to akt jakiejś miłości, radości, wspaniałych przeżyć, całkowitego oddania się małżonków, ale jest jednocześnie otwarty na życie. I mamy tutaj w Humanae Vitae napisane, jak wygląda miłość małżeńska, czym się charakteryzuje. To jest piękna sprawa do analizy. Jest nastrość ludzka, więc i zmysłowa, i emocjonalna. Jest też pełna, czyli oddają się całkowicie, kochają się do końca. Jest wierna i wyłączna oraz jest płodna, co jest oczywistością. Żaden nieuprzedzony rozum tego nie zaprzeczy. I można powiedzieć, znowu to jest dla mnie fascynujące, jak nasz Tato w niebie wymyślił wszystko z jakąś głęboką myślą. Nic nie jest w ogóle bez sensu. Otóż ten akt płciowy małżonków, a tylko małżonkowie mają prawo do współżycia z uwagi na to, na konsekwencje, na cel wewnętrzny współżycia, który jest, czym jest. Otóż to współżycie posiada głęboką wewnętrzną celowość, jest najbardziej intymnym zjednoczeniem w życiu małżonków, do którego nabyli prawo do sakramentu. Nie ma większego zjednoczenia w miłości. Nie ma. Dalej, ten akt powinien ożywiać i pogłębiać wzajemną miłość. To znaczy, że po takim akcie, normalnym akcie, tak jak Pan go stworzył, oni powinni mieć większą więź, bardziej się kochać. To po to temu służy. I kolejna
ma wyrażać, umacniać ich jedność, to nie tylko popęd, ale to jest afirmacja osoby, potwierdzenie wyboru. Jeżeli człowiek sobie to uświadomi, to pokazuje, jak Pan Bóg wspaniale to stworzył, do jakiego szczęścia nas przeznaczył. I musi zawierać tą otwartość na życie. To znaczy, widać w tym prawie, że Pan Bóg to złączył. I to ma jakiś głęboki sens. Nie każdy akt płciowy musi być płodny. Nie za każdym razem musi pojawić się kolejne dziecko. Możemy wykorzystać pierwsze prawo, prawo rytmiczności. I ono po to jest, żebyśmy kierowali się rozumem w pojawieniu się dzieci, żeby nie było sytuacji, że żona jest chora, bierze jakieś poważne leki i nagle pojawia się dziecko, nie stąd ni zowąd. Mamy rozum, mamy cykliczność, możemy z niej korzystać. Planujemy dzieci, modlimy się o to, bo On jest dawcą dzieci, stwórcą ludzi i współżyjemy w okresie płodności. Jeżeli nie chcemy mieć dzieci, to współżyjemy w okresie niepłodności. I mamy tutaj, Pan Bóg chce z nami współpracować. I też mnie fascynuje, że Pan Bóg traktuje nas poważnie. Traktuje nas przedmiotowo. Tutaj mogę podać świadectwo, że myśmy zaplanowali trójkę dzieci po lekarsku. Wszystko się udało i była jakaś przerwa. I potem moja żona dostała jakieś czasopismo, czyta o rodzinie wielodzietnej, potem spotkaliśmy rodzinę wielodzietną i kiedyś zadałem pytanie, a czyż Pan Bóg nie chce znaleźć u nas miejsce jeszcze? Co ty na to? Ja mówię, ja jestem otwarty. I trójka następnych. I dzisiaj cieszę się szóstką dzieci. Więc jest konieczna do zachowania struktury aktu małżeńskiego, zachowanie tego znaczenia dwojakiego. I tu się toczy największy spór w świecie między teizmem a ateizmem. Ateizm żąda rozdzielenia. I tutaj mamy wspaniałe procesy. Szkoda czasu, nie ma zbyt wiele, żeby je omówić. W jak wspaniały sposób dochodzi do zapłodnienia tutaj w bańce jewodu. Jakieś szczególne miejsce, ołtarz stworzenia. Tam w bańce jewodu dokonuje się coś wspaniałego, o czym przez tydzień nie będziemy wiedzieć. Współżyje na okresie płodności, współżyje para i przez tydzień nie jest w stanie na razie wiedzieć. Najszybciej tydzień po spodziewanym jajczkowaniu badamy testy ciążowe. Potem po dwóch tygodniach w okresie spodziewanej miesiączki powinniśmy to powtórzyć. Nie wiem, tajemnica. Pojawia się człowiek? Nie. Modlimy się dalej i staramy się dalej. I teraz małżonkowie mogą podejść właśnie do tych praw, które są wpisane w naszą naturę, w jaki sposób. Albo je uszanować. Uszanować płodność jako dar. I po prostu jej się nauczyć. Nauczyć się z nią żyć. Nauczyć się jej wykorzystywać do własnych celów. I to jest badanie rytmu płodności i niepłodności. Czyli muszą się nauczyć tej metody. A z drugiej strony jest zadanie bardzo ważne dla mężczyzny. To jest też trudne i ważne zadanie. Otóż tutaj on się ma nauczyć samokontroli. To znaczy, jeżeli nie planujemy dziecka, nie współżyjemy w okresie płodności. To jest bardzo ważne zadanie dla mężczyzny, który jest zdezintegrowany. Żeby się zintegrował, musił rozumem, wolną wolą panować nad swoją seksualnością. A drugi sposób to jest tak zwana, aha, i tu jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj seksualność jest podporządkowana wartością wyższą. To jest też ważne zauważenie, że tutaj ważne jest przyjęcie żony, jaka taka ona jest, przyjęcie tych praw, takie jakie są, one są zdrowe, tak Pan Bóg nas stworzył. Tu jest zaangażowanie woli i zaangażowanie rozumu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jest tutaj także szacunek do życia. Dlatego, że w tej metodzie my staramy się planować poczęcia. Planować poczęcia. Oczywiście jest tam niewielka furtka, taka specjalna to otwartość na życie, że Pan Bóg może czasem zaingerować. Połowa ciąż w cywilizacji europejskiej zachodniej jest nieplanowana. To nie jest źle. Powinniśmy planować, ale jeżeli się pojawi w miłości małżeńskiej, nie jest żaden dramat. I dzieci przychodzą w tej metodzie. Kolejny plus. Jeżeli my słuchamy Pana Boga, słuchamy Jego praw, to przychodzą same bonusy z nieba. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Bo jeżeli się pojawi nieplanowane dziecko, a takie jest co drugie, to ono przychodzi w optymalnych warunkach prokreacji. W najbardziej ekologicznym miejscu się pojawia. Natomiast tutaj to jest inna broszka. Tu mamy kontrolę urodzeń. To znaczy tutaj jest doznania seksualne, to co też mówię tutaj, jest na pierwszym miejscu. Chodzi o zadowolenie seksualne, to jest priorytet. A czy dziecko się urodzi, czy nie, to już nie może się urodzić. Znowu, to jest kontrola urodzeń, a nie kontrola poczęć. I tutaj możemy, i tutaj trzeba zepsuć płodność, trzeba popsuć każdy lek antykoncepcyjny, hormonalny, bardzo poważne działanie uboczne,
On ma zadanie zepsuć prawidłowo funkcjonujący cykl, który jest objawem zdrowia, tak go zepsuć, żeby działaniem ubocznym tego leku była niepłodność, a czasem nawet utrata życia dzieci na najwcześniejszych etapach. Oczywiście stosowanie stosunków przerywanych, prezerwatywy w ogóle zaburza całą atmosferę współżycia. Tutaj w pierwszym nie ma jakichś takich, nie patrzą się, czy prezerwatywa jest, czy nie jest, kiedy ją założyć na pęknięta, nie pęknięta. Zajęci są sobą, zajęci są oddziaływaniem samego siebie. I tu, dane z książki ginekologicznej w 1995 roku, 6,3 miliona ciąż w tym roku się pojawiło w Stanach Zjednoczonych i tak typowo, połowa planowanych, połowa nieplanowanych. Uwaga, połowa nieplanowanych wykonano aborcji. Te dzieci po prostu zabito, połowa z nieplanowanych. To, co najciekawsze w tej książce. 60% kobiet, które zaszły w ciąży w sposób nieplanowany, to były kobiety stosujące antykoncepcję, w tym milion kobiet stosowało antykoncepcję hormonalną. Gdzie ta skuteczność antykoncepcji? I tutaj jest specjalne przeźrocze, na którym jest pokazany mój idol. Ja mam bardzo wielu takich naprawdę mistrzów w sztuce medycznej. To jest profesor Jérôme Yeyuné, to jest taki profesor, który był profesorem genetyki, pediatrii. On odkrył zespół Downa między innymi. I on tutaj stoi obok takiego małego swojego pacjenta i mówi, że każdy człowiek jest osobą. Czyli też mówi to, co ten pierwszy profesor. Że tutaj wartości są ważne. Człowiek jest ważny. I dalej. I tutaj już bez komentarza, jeżeli będą oglądać ten wykład nasi parlamentarzyści, którzy są za eugeniką, to bez słowa komentarza go przeczytam. Wypowiedź tego wybitnego francuskiego genetyka odkrył zespół Downa, który na jednej z konferencji przywołał przykład pewnej austriackiej rodziny, w której urodziła się dziewczynka ze zespołem Downa i zdrowy chłopiec. Dziś najprawdopodobniej dziewczynka ta poczęta w krajach Europy Zachodniej zostałaby poddana aborcji. W tamtych czasach postępowano inaczej. Dziewczynka urodziła się, dorosła, a gdy jej matka uległa paraliżowi, była jej oparciem i źródłem radości. Ja też tu widzę tę sytuację. A chłopiec? Chłopiec nazywał się Adolf Hitler, którego akcja T4 była pierwszym dziełem ludzkości zorganizowanym planem eutanazji między innymi osób niepełnosprawnych. Tutaj jest cały wykład na temat, dlaczego antykoncepcja jest taka nieskuteczna. Teoretycznie tabletki mają 0,3. To jest dosyć dobry wskaźnik Pella, czyli im mniejszy, tym skuteczniejsza metoda w zapobieganiu ciąży, ale w życiu jest 8. A u młodzieży 32, może dochodzi do 32, jest szczególnie nieskuteczna. Dlaczego tak jest? Przyczyn jest cała masa. Dlatego, że kobiety zapomniały tabletki, lekarz nie wyjaśni, że są interakcje lekowe. Różne przyczyn, która powoduje, że trudno jest utrzymać w życiu, w realu taki wskaźnik 0,3. I teraz, jak działa antykoncepcja? Tak jak powiedziałem, my w medycynie raczej staramy się iść od choroby do zdrowia. Tak my próbujemy robić. Staramy się rozeznać, gdzie jest patologia, próbujemy jakoś to wyrównać. Troszkę tu jest odwrotna sytuacja. To znaczy, przychodzi zdrowa kobieta i ona musi być wprowadzona w stan pewnej choroby jednak. I my możemy blokować owulację, możemy podwiązywać jajowody, możemy wkładać spirale, zaś prezerwatywy, nasieniowody, a i tak. Jest ciekawe, że nie ma metody stuprocentowej, że zawsze gdzieś ona zawodzi, że pojawia się dziecko nieplanowane w sytuacji niekomfortowej. Jest tylko jedna metoda stuprocentowa, o której wcześniej mówiłem, to jest metoda obiotermiczna, kiedy się współżyje tylko w okresie niepłodności bezwzględnej. Wtedy mamy stuprocentowe gwarancje. To w sytuacji, kiedy nie można mieć dzieci z różnych poważnych powodów. I w 1964 roku, jeszcze przed ogłoszeniem encykliki, zebrali się w Ulm w Niemczech 45 profesorów ginekologii i położnictwa, 400 lekarzy ginekologów. I już mając 10-letnie doświadczenie z antykoncepcją, stwierdzili, że właśnie ta antykoncepcja, ona rzeczywiście jakoś rozdziela tą przyjemność od prokreacji. Pojawia się jakaś postawa przeciw dziecku. Rzeczywiście większość kobiet, które dokonują aborcji, one są kobiety po antykoncepcji. Zwiększenie liczby aborcji, tak jest, w każdym kraju, gdzie się weźmie na dużą skalę antykoncepcję, jakoś dziwnie rosną kliniki aborcyjne. Na Zachodzie najwięcej, tam w Wielkiej Brytanii, gdzie jest taki kompletny premisywizm seksualny, nawet dzieci się tego uczy, tam jest najwięcej klinik, w Austrii, w Niemczech, w Francji, w Polsce mniej, dużo mniej. Dalej, koniec czystości przedmałżeńskiej. Antykoncepcja, rozdzielając te dwa złączone elementy, umożliwia współżycie poza małżeństwem i właściwie zadaje, przekreśla małżeństwo. Już nie musi być małżeństwo. Dlatego, że mamy skuteczną metodę zapobiegania ciąży, więc możemy korzystać z
ze seksualności, a nawet jeśli zawiedzie, to zawsze jest aborcja i zawsze tych dzieci nie będzie, więc problem, można powiedzieć, w cudzysłowie znika. I dlatego rzeczywiście jedna pacjentka przychodzi, bo ja lubię pytać ludzi, dlaczego nosi antykoncepcję. Ona mi powiedziała, że to jest oczywiście ateistką i opowiedziała mi, że to jest wyzwolenie dla kobiet. Bo kiedyś faceci mogli tylko żyć życie bez związku, kobiety się bały, bo to się wiąże z konsekwencjami, a dzięki antykoncepcji już kobiety mogą także z tego przywileju w cudzysłowie korzystać. I skutkiem takiego korzystania jest na przykład wzrost ilości zakażeń HPV u kobiet i wzrost ilości raka szyjki macicy. Gdzie tu jest wyzwolenie? Chyba do zła to jest wyzwolenie, to nie jakieś dobra. I następnie wzrost liczby zachorowań, przepraszam, drogą płciową. Rzeczywiście dramatycznie z roku na rok choroby strasznie rosną. Jeszcze 50 lat temu nikt nie słyszał o chlamydia trachomatis, takiej chorobie wenerycznej. A teraz jest to plaga na pierwszym miejscu. Następnie. Oni mówili po 10 latach stosowania tabletki, która się pojawiła w latach 50. wymyślona przez Johna Rocka, że już po 10 latach oni zastanawiali się, jakie będą skutki biologiczne. Nie tylko na człowieka, ale w ogóle na całą przyrodę. Czy ktoś to bada? I nie znam takich badań. Czy są badane skutki biologiczne stosowania na powszechną skalę uwspólnienia hormonalnego? I ostatnie, rozwój pornografii. Zgłaszają się do mnie pacjenci i mówią, że mają problem z pornografią. Problem mają teraz, gdzie ich wysłać? To, co jest też przesłaniem mojego wykładu, to to, że jeśli nie przestrzegamy praw wpisanych w naszą naturę, które są częścią nas, to my się możemy zepsuć, czasami skutecznie. Rodzice mogą zepsuć dziecko, a dorosły może zepsuć samego siebie. Co mówi, potem pojawiło się w 68 właśnie encyklika Humanae Vitae. I co przewidywał papież? Co się stanie? Podobnie. Otwarta droga do niewierności małżeńskiej i ogólnego upadkowi obyczajów. Przyzwyczajenie mężczyzny do antykoncepcji spowoduje, że zatracą oni szacunek dla kobiet i lekceważąc psychofizyczną równowagę kobiet sprowadzają do roli narzędzia służącego zaspokojaniu swojej egoistycznej żądzy. I to widać w przychodni. Myślę, że kapłani, zarówno jak i lekarze, czy psychiatrzy właśnie, mogą to zaobserwować, coś takiego jest. I wykorzystanie kontroli urodzeń może być powodem do prowadzenia polityki. Rządy niemoralne, jak w Chinach czy w Indiach, mogą prowadzić dzięki tej kontroli urodzeń drastyczną politykę antyrodzinną czy antynatalistyczną. Dajemy im instrument do tego. Czyli zobaczmy znowu etycznie. Jedną rzecz prowadziliśmy i zaraz parę innych złych się pojawia, możliwości, skutków tego działania. Gregory Popak to tak fajnie napisał takie zdanie. Grzech antykoncepcji polega na nienaturalnym rozerwaniu naturalnego porządku, jaki Bóg wpisał w cykl kobiety. Jeżeli ktoś jest niewierzący, może usłyszeć, że natura wpisała w cykl kobiecy. Antykoncepcja traktuje płodność jako chorobę, a dzieci jako niepożądany produkt uboczny seksu. Rzeczywiście w książkach ginekologicznych, każdych innych dotyczących antykoncepcji, ja widzę, że są działania uboczne spirali i to jest tam krwawienia, bóle, ciąże pozamacieczna, ciąża. Czyli to jest jakaś redukcja ciąży macierzyństwa i dziecka, czyli już nie jest owocem miłości rodziców i darem Boga przede wszystkim, ale jest działaniem ubocznym nieskutecznością antykoncepcji. Redukcja godności człowieka pozwala mężczyznom na dalsze reprezentowanie kobiet, traktowanie ich jako obiektów seksualnych, a nie ich partnerek. I teraz pani profesor psycholog Dudziak w sobotę powiedziała coś, co mnie zaskoczyło, a co jakby pokazała swoje badania, które ja też widzę jakby w swojej praktyce lekarskiej. Ona powiedziała, zadano pytanie, dlaczego ludzie nie stosują NPR, czyli metody rozpoznawania płodności. Bo im się nie chce, bo jest, antykoncepcja jest wygodna, bo jest egoizm, bo nie jest, jest niechęć do pracy nad sobą okresowej wstrzemięźliwości i niechęć do obserwacji. Co można wyciągnąć, jaki wniosek można tak na logikę wyciągnąć? Czy nie jest tak, że antykoncepcja utrwala nasze wady? W związku z tym odrzucamy to. Jest chyba nieludzkie. I myślę, że jeśli świat ma wygrać miłość i rozum w świecie, to musi być w momencie odrzucony. Zostaje to. I oczywiście te metody rozpoznania płodności są proste, nieinwazyjne. I teraz ja też mówię na spotkaniach przedmałżeńskich, że to jest trochę tak, że my proponujemy coś naprawdę dobrego i autentycznego, ale to będzie zaangażowania naszego rozumu, woli, życia religijnego, bez sakramentów tego nie podłamy. Obiecujemy na początek krew, pot i łzy, tak jak mówił Churchill. To naprawdę jest trudne, żeby na początek nauczyć się wstrzemięźliwości. W okresie płodności się najbardziej chce. Są trudności okresu płodnego, są trudności okresu niepłodnego, o tym też mówimy.
Są te książki, jak chcę tym przezwyciężyć. Ale właśnie na tym polega ta praca, ten mozół. Też nie jest tak, że ja chętnie jakby z natury wszystkie dzieci przyjmuję, taki jestem. To się we mnie tworzyło. Taka postawa, każdy człowiek chciałby samokontrolować swoje życie, mieć jedno, dwójkę dzieci, wszystkie je wychowa, wykarmi, wykształci. Powiem Państwu, że przy czwartym, piątym dziecku już człowiek jest wierzący, bo nie da się już samemu, niż utrata samokontrolę, niż muszę ufać Panu Bogu, bo inaczej nic z tego nie będzie. Czyli też się uczyłem tej postawy i też nie było łatwo. I tutaj jest grono profesorów, bo trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ci chrześcijańscy prości, skromni lekarze rejonowi są za NPR. Otóż NPR to jest nauka. Metody znania pewności są oparte na medycynie. I za tym stoją profesorowie bardzo poważnych instytucji i profesor ginekologii położnictwa. Oczywiście mój mistrz, profesor Włodzimierz Fijakowski, profesor Hazan, twórca Polskiej Szkoły Urodzenia, profesor Hazan w Warszawie, profesor Gabryś we Wrocławiu, profesor Hilders, twórca nanotechnologii w Ohama na uniwersytecie. Bardzo cenię Karola Meissnera, który jest nie tylko benedyktynem, ale także jest lekarzem i seksuologiem. Pisze świetne książki dla rodziców, jak wychować dzieci w tej sferze. I pani profesor, pani doktor, oczywiście psychiatra Wanda Pułtawska, kolejna moja mistrzyni. I całe grono, profesor Rycer, profesor John i Sheila Kibbe, to sami lekarze, którzy zachwycili się tą encykliką i to, co ona wyraża, to piękno stworzenia i mądrość Boga. Tym się zachwycili i tym się chcą kierować. Lekarz rodzinny to jest lekarz, który ma się opiekować całą rodziną. I ja jako lekarz to jest wielka trudność, żeby też nie mieć pacjentom nie, żeby też ukierunkowywać. Często to się z różnymi reakcjami wiąże, ale jako lekarz muszę widzieć prawdziwe dobro człowieka. Są takie tendencje w medycynie, że mamy ogromne osiągnięcia, przychodzi klient, czegoś sobie życzy, my mu to dajemy, oferujemy, jesteśmy lekarzami. Myślę, że jako ludzie mamy wziąć odpowiedzialność. Pacjenci przychodzą do nas, ofiarując w jakimś sensie swoje życie, swoje zdrowie, dając nam w opiekę. Musimy, czyli my biorąc to w swoje ręce, zaciągamy wielką odpowiedzialność za tych ludzi. I czemu służy te metody zdania płodności? Po pierwsze, służy nam po prostu, bo mi służy to jako sposób wyrażania miłości mojej żony, odkładanie poczęć, planowanie poczęć, osobista korzyść. Ale jeszcze jest druga korzyść dla wszystkich, to jest diagnostyka. Otóż, jeżeli pary są świadome płodności jako daru i obserwują objawy płodności, to my możemy zastosować opiekę prekoncepcyjną. Przychodzą do mnie pary, panie doktorze, już planujemy dzieci, chcemy to zrobić w optymalnych warunkach. Badanie lekarskie, kwas foliowy, szczepienia na niektóre choroby, podstawowe badania, zebranie wywiadu chorobowego. Możemy przygotować pacjenta do przyjęcia dziecka na świat od Boga. Drugie to jest profilaktyka stanu zapalnych. Kobieta, która się obserwuje, szybciej zauważy krew w śluzie, coś ją zaniepokoi, od razu będzie reagowała, szybciej pójdzie do ginekologa. Dokładność jest, wielka dokładność w ocenie porodu. Jeżeli stosujemy regułę Nagannego, czyli od ostatniego krwawienia, to jest przygotowany sposób na cykl 28-dniowy. Im dłuższy cykl kobiety, tym większe błędy w oznaczaniu. Jeżeli kobieta ma naprawdę duży cykl, to mogą być to błędy parotygodniowe. Wtedy się niepotrzebnie cięcie coraz nie robi. Najlepiej to zrobić oceniając od momentu zapłodnienia. Od tego momentu wtedy jest, mamy precyzyjne. I my na przykład w mojej własnej praktyce sześciokrotnie oznaczaliśmy dzień porodu i 1-2 dni tylko różnicy w naszych obliczeniach. Bardzo precyzyjnie. Następnie diagnostyka niepłodności. Pewna para, która uczestniczyła w kursie przedmałżeńskim gdzieś tam we Wrocławiu, ale mieszka w Legnicy, przyszła do tej znanej poradni rodzinnej, ponieważ oni zostali zachęceni do obserwacji własnej płodności i zaskoczeni. Okazało się, że nie ma drugiej fazy, że jest niepłodna. W związku z tym już jesteśmy umówieni w znanej poradni rodzinnej po to, żeby ocenić, co się dzieje. Już to badanie doprowadziło do szybszej patologii. Cały też taki jakby nielogiczność, ale koncepcja polega na tym, że gdyby ta kobieta poszła, powiedziała, że ja się właśnie żenię, nie chcę mieć dzieci na początku, dostałaby koncepcję hormonalną. A tutaj obserwując, ona zaczęła patologię i my ją rozwiążemy w taki czy inny sposób. To będzie trudne, to nie będzie proste, dlatego że to wymaga opieki wielospecjalistycznej. Ona będzie musiała pójść do ginekologa, zrobić cytologię, USG przez pochwowę, nie wiem, bo czy my, jego ocena jest bardzo ważna.
będzie musiała pójść do endokrynologa, będzie musiała pójść może do hematologa, to będzie wymagało, a ja jako lekarz rodzinny ocenię ją wstępnie, co się dzieje i ukierunkuję tą dalszą diagnostykę, która jest trudna, żmudna. Wiele rzeczy nie wiemy, ale jest warta ta droga podjęcia. Następnie ocena krwawień i trzeci ważny bonus, jeżeli to zastosujemy. Otóż okazuje się, że jeżeli pary stosują tą metodę, to ma to świetny wychowawczy wpływ na ich własne dzieci. Wyobraźcie sytuację, że para ma dwójkę dzieci i trzy aborcje. Jeżeli ona powie dziecku, że drugiemu, że je kocha, czy państwo, czy ona uwierzy? Chyba nie, bo gdyby była numerem 3, to by nie istniała, bo by zabita. Natomiast w parach, które mają NPR, jeżeli ja mówię, że ich kocham, to nie wiem, tato, wiem, mamo. Dlaczego? Bo wy to zrobiliście w miłości, bo zrobiliście w małżeństwie, szanując siebie nawzajem. A jak się pojawiłem, nawet nieplanowany, nie wiem, może planowany, może nie, to stworzyliście mi optymalne warunki rozwoju. I to są właśnie te wszystkie działania, które podejmuję w opiece prekoncepcyjnej. Tutaj można zobaczyć, że tutaj kobieta nie jajeczkuje, nie ma żadnej ovulacji. A więc tutaj rozpoznano u kobiety zespół politycznych jajników. A tu można zaobserwować, że jest skrócenie drugiej fazy. Czyli właśnie jest ta sytuacja pacjentów, którzy się mają do mnie zgłosić. Szukamy patologii. I to, co ja jakby szczególnie do siebie biorę, ale też właśnie o tym mówię. Jan Paweł II, familiarnis consortio, powiedział, kim jest prawdziwy facet. Nie tylko ten, który ma Y w komórkach. To też jest ważne. Tak właśnie jest. Ale facet to ta dusza, która jak się wyraża? Uwaga, poprzez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki. Każdy facet to jest obrońca życia. W jego objęciach, pod jego skrzydłami nikomu nic się nie stanie. On będzie ich bronił. On się nauczy metody ogniotermicznej. On się będzie uczył samokontroli. On, jeżeli pojawi się dziecko, je przyjmie. Nie na żadnej kobiecie związku, które mogły potencjalnie jej zaszkodzić. W szerszym wymiarze to jest obrona ojczyzny. Jeżeli jest napastnik, walczymy. To są prawdziwi mężczyźni. Druga rzecz, to jest współudział w wychowaniu. To znaczy, że mężczyźni mają wziąć odpowiedzialność za wychowanie. I znowu mój przykład, świadectwo, że nie jestem stworzony do wychowania dzieci. To jest dla mnie to była praca. Te kolekcje, książki, nie do końca wszystkie przeczytane, słuchanie żony, to ma ogromne wyczucie, intuicje w tych sprawach. No ale jest to zadanie do wykonania. Kolejne, praca. Ja mam zarobić na rodzinę. Mam zarobić na ich utrzymanie, żeby im nie starczyło. Ale uwaga, też Pan uczy, że są potrzeby i zachcianki. Na potrzeby tak, na zachcianki nie. I ostatnia sprawa, mam być jakieś takie kompatybilne. Jak reprezentuję jakiś świat wartości, to mam być temu wierny. I to też ma świetny wpływ na wychowanie dzieci. I piękne słowa. Kolejna osoba obrończynia życia, która dla mnie jest wielkim autorytetem. Piękne zdanie. Jakby ona to nauczy, jakby się faceci nauczyli, to byłoby wspaniale. Naturalne planowanie rodziny jest samokontrolą z miłości. Po to zadaję sobie ten trud. Czasem większy, czasem mniejszy. Bo kocham. I właśnie uczynek dopiero pokazuje, że tak jest. I kończę już wykład. I podsumujmy. Humane vitae. To, co jest, to napisał Paweł VI. Odpowiedzialne rodzicielstwo zrealizuje się w nauce i zrozumieniu sygnałów płynących z własnego ciała, a także w poszanowaniu procesów biologicznych składających się na fizjologię płodności. Uruchamiamy rozum, uruchamiamy cnotę sprawiedliwości, tak się po prostu należy, żeby uszanować swoją żonę. W pracy nad sobą, aby nie ulegać impulsom będącym efektem oddziaływań hormonalnych, ale panować nad nimi właśnie rozumem. Znowu wolę uruchamiamy, męstwo uruchamiamy, umiarkowanie uruchamiamy od razu. Następne zdanie. Budowaniu pozytywnego nastawienia do życia oraz roztropność i wielkoduszność w planowaniu dzieci. To jest ciężka praca do wykonania. I następne zdanie. Uznaniu przez małżonków swoich obowiązków. Mamy nie tylko prawa, ale mamy też obowiązki względem Boga, względem małżonka, dzieci, ojczyzny, pacjentów, kościoła, oczywiście. I jak cudownie jest je realizować. Jak cudownie jest podjąć ten trud. I ostatnie, w poszukiwaniu prawdy o naturze człowieka i prawdziwej miłości i zdolności. Każdy człowiek na świecie ma święty obowiązek dążyć do prawdy. Szukać prawdy. Nie zaśmiecać mózgu ideologiami, bo odprowadzą do nieszczęść.
I podsumowanie, ostatnie zdanie z Humanity. Człowiek nie zdała osiągnąć prawdziwego szczęścia, którego tęskni całą swoją istotą inaczej, jak zachowując prawa, wszczepiona w jego naturę przez najwyższego Boga. Do praw tych powinien się odnosić w duchu mądrości i miłości. 40 lat temu, w 60-tych latach, można było być przeciwnikiem antykoncepcji ze względów światopoglądowych. Dzisiaj jesteśmy przeciwnikami ze względów na ujemne skutki, na rodzinę, na małżeństwo, na mężczyzn, na dzieci, na choroby i na płodność. Dziękuję serdecznie za uwagę. Gen, podstawowa porcja informacji, która zawarta jest w naszym genetycznym DNA, to jest ta długa nić, którą geny budują. Chromosom to jest upakowany materiał genetyczny. Genotyp to jest cała nasza informacja. Każda komórka naszego organizmu posiada całkowitą informację o naszej budowie, o naszej budowie, naszym funkcjonowaniu. I genotyp przejawia się w fenotypie, czyli to, co widzimy, jakie człowiek ma oczy, jakie ma kolory, ma płeć, jaką ma budowę, objawia się właśnie fenotypem. Dzisiaj będziemy mówić o narządach płciowych, a więc mamy pierwsze, drugo, trzeciorzędowe cechy płciowe. Pierwsze to są związane są z pojawieniem się narządów wewnętrznych, takich jak jajniki i jądra. Drugorzędowe to są zewnętrzne narządy płciowe i trzeciorzędowe to jest budowa ciała, są rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, rozmieszczenie piersi, włosy. To wszystko buduje trzeciorzędowe. Mamy anatomię, czyli budowę, i fizjologię, czyli coś, co pokazuje, jak funkcjonuje. Będziemy też mówić o hormonach. Estrogeny to są hormony żeńskie i testosteron to hormon męski. Trzeba też zauważyć, że każdy organizm ludzki, oczywiście kobiety głównie mają estrogeny, natomiast też niewielkie ilości testosteronu są produkowane w organizmie, a jeśli chodzi o kobiety, mężczyzn, to oczywiście dominuje testosteron. I jesteśmy chrześcijanami, w związku z tym nasze widzenie świata opiera się na dwóch skrzydłach, jak nas uczył Jan Paweł II, czyli na objawieniu Bożym. I objawienie Boże nie jest dla nas priorytetem. Zawsze, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy nauka nie dosięga pewnej informacji lub nie jest w stanie osiągnąć, my kierujemy się zawsze objawieniem Bożym. I co mówi Pan Bóg o człowieku, że jesteśmy stworzeni na swój obraz i stworzeni jako mężczyźni i kobiety. Tutaj mamy obraz znaju, karakterystyczne znaki, jakie oznaczamy w medycynie mężczyzn i kobiet. Rzecznicy teorii gender i homoseksualizmu twierdzą, że społeczeństwo nie może opierać się na różnicach pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale powinno jednakowo traktować wszystkie orientacje seksualne. Zwolennicy teorii gender utrzymują, że aspekt biologiczny nie ma znaczenia, a subiektywne poczucie własnej płci jest ważniejsze niż anatomia. Oraz, że każdy może zmienić płeć w drodze procedur medycznych. Czy tak jest rzeczywiście? Otóż ludzki organizm składa się z niszczonych komórek somatycznych. To są te komórki, które budują nasze ciało. Natomiast posiadamy komórki rozrodcze. W jajnikach znajdują się komórki jajowe, w jądrach plemniki. I dziewczynki mają 44 chromosomy, tak zwane somatyczne, i dwa chromosomy X, i one decydują o jej płci. Chłopcy 44 chromosomy somatyczne oraz X oraz Y. Ten Y decyduje o naszej męskości. I tutaj mamy pokazane, jak geny budują tą nitkę, spiralę DNA, a z kolei ta spirala układa się podczas podziałów komórkowych, tak zwany chromosom. To jest takie upakowanie chromosomu, żeby łatwo można było procesom podziału komórek następować. To proszę dalej. Genotyp, tak jak mówiłem, każdy z nas ma swój charakterystyczny zestaw genów, które jakby objawiają się w tym typie. Każdy cel, trzeba zaznaczyć, to są podstawowe wiadomości z dziedziny biologii i medycyny. Otóż wszystkie komórki somatyczne mają wszystkie 22 pary chromosomów, natomiast gamety ludzkie, a więc komórki jajowe i żelniki, mają, jeśli chodzi o chromosomy płciowe, zredukowane. Dlatego, że zawsze komórka jajowa zawiera X,
a w plemię zawiera X lub Y i dopiero połączenie i powstawanie nowego organizmu spowoduje, że będzie miał tą właściwą liczbę chromosomów. A więc można powiedzieć, że płeć człowieka zostaje ustalona już w chwili poczęcia i połączenia się tych gamet. I tu mamy pokazane, po lewej stronie mamy liczne, te dwie pary chromosomów somatycznych i na końcu jest X i Y. I swego tutaj osobnika, który będzie osobnik płci męskiej. Po prawej stronie chromosomy, dwa chromosomy somatyczne, które będą budować nasze ciało, oraz X, X. I tutaj urodzi się dziewczyna. I tak jak wspomniałem, cechy płciowe, pierwszorzędowe, to są u mężczyzn jądra, u kobiet jelitki, drugorzędowe zewnętrzne narządy płciowe, które budują. I właśnie te cechy ujawniają się w naszej płci. To właśnie są łatwe do zidentyfikowania. Proszę Państwa powiedzieć, że jak dziecko się rodzi, przychodzi na świat, właściwie nikt, ani położna, ani lekarz nie ma wątpliwości, czy chłopak, czy dziewczynka. Natomiast jeżeli lekarz zobaczy, że nie ma jąder, albo jest jakaś przyrośnięta łebtaczka, albo jest nieprawidłowa budowa, szukamy chorób. Szukamy chorób genetycznych, bo oczywiście cały proces powstawania płci, podziałów komórkowych może ulec zaburzeniu. Środowisko może zadziałać, bo może być zakażenie wirusowe, może być promowanie ionizujące, czy jakaś choroba, antybiotyki, leki mogą spowodować, że ten podział będzie nieprawidłowy. I wtedy na przykład powstanie różne typy chorób, takich jak zespół, jak choroba Turnera, zespół Klinefertera, które na przykład w zespole Turnera mamy 45 tych chromosomów i 1X, w zespole Klinefertera 47X, X i Y. I tu mówimy już o chorobie. Tu mówimy o chorobie genetycznej, która zaburza rozwój płci. I od pierwszego podziału następuje przez 9 miesięcy rozwój dziecka. Dla nas rzeczywiście w tajemniczy i błyskotliwy sposób, od jednej komórki tutaj wszyscy byliśmy zarodkiem, wszyscy byliśmy taką jedną małą komóreczką. Gdyby tej komóreczce coś się stało, gdyby ktoś zadziałał albo pojawiła się choroba, to by nas nie było. Wszyscy odpoczynamy się od tej jednej drobiny i przez 9 miesięcy pojawia się dziecko, które ma 50 cm, czyli 3,5 kg statystycznie średnio. I trzeciorzędowe cechy płciowe. Właśnie to, co widać na pierwszym z oka. U kobiet rozwój piersi, oko, mły biodra, włosienie łonowe. U mężczyzn budowa ciała, wąskie biodra, szersze ramiona, zaraz na twarzy, wydycha. To są właśnie te trzeciorzędowe. I na te trzeciorzędowe, one, te fenotypowe objawy płci mogą się zmienić. Pod wpływem choroby, na przykład maskości wątroby, kiedy jest problem z, właśnie z metabolizowaniem estrogenu w wątrobie, może być nadmiar hormonów estrogenów u mężczyzny i może objawić się fenotypowo rozwojem piersi i rozwojem cech kobiecych. Podsumujemy, anatomia to jest budowa narządów i układów ciała człowieka. Fizjologia to są te procesy, które powodują, że żyjemy, powodują, że naprawiamy się, że funkcjonujemy prawidłowo. I znajomość anatomii i fizjologii stanowi podstawę medycyny. Zawsze na pierwszym roku uczymy się najpierw o budowie fizjologii, jak to wszystko prawidłowo powinno wyglądać, jak przebiega, a następnie uczymy się zaburzeń tych procesów. Podawanie oczywiście zewnętrzne hormonów męskich kobietom albo hormonów żeńskich mężczyznom spowoduje zmiany fenotypowe do jakiegoś stopnia, ale nigdy nie zmieni genetyki, czyli nigdy nie tego, co jest zapisane w każdej naszej komórce. Proszę dalej. Tutaj mamy fenotyp, przez na pierwszy rzut oka możemy widzieć i możemy oczywiście sztucznie różne rzeczy zrobić człowiekiem, będzie jest możliwe. To jest, możemy dać hormony, możemy dać operacji. I możemy zmieniać metody, zmieniać zupełnie człowieka, natomiast nie zmienimy tego, co zostało zapisane w momencie zapłodnienia. Proszę dalej. Teoria Gregor temu zaprzecza. Powoduje zamieszanie w rozwoju dzieci. Każdy z nas powinien dążyć przez całe życie do pewnej integracji naszej duchowości, naszej emocjonalności, naszego cielesności. Objawem zdrowia jest, jeżeli człowiek wie, kim jest i cieszy się, kim jest. Jeżeli człowiek nie cieszy się, że jest człowiekiem, to wolałby być motylem, to jest jakieś zaburzenie tożsamości, jest jakaś tożsamość niezintegrowana. Podobnie jest też ważne pytanie w duchowości, psychologii, czy my cieszymy się, że jesteśmy mężczyznami czy kobietami. I dalej. W rzeczywistości zmiana płci, taka całkowita jest niemożliwa.
Wszelkie powiedzenia w tym celu próby prowadzą do okaleczenia własnego ciała i powstania wewnętrznej sprzeczności w człowieku, który może się zmienić tak, żeby wyglądać jak osoba przeciwnej płci, jednak nigdy naprawdę się nią nie stanie. Proszę. I dziękuję za uwagę.